Cześć, tu Madzie, witajcie w kolejnym odcinku z gry Endling. No, że złodziaki tak fajnie śpią. Dobra, wychodzimy, przed nami chyba dzień 12 już. Niektórych akcji nie możesz wykonać, gdy niesiesz jedno ze swoich młodych. No, odkryłam ostatnio tak, że w mortkę można je sobie wziąć. Dobra, tak, dobrze mówiłam, mamy dzień 12. Tu nam się, patrzcie, odblokowało. Dobra, więc... Tędy, dobra. Zaraz obczajmy. O, dobra. Za tym musimy iść. To jest bardzo istotne dla fabuły. Tak jak mówiłam, pisaliście, że musimy za tym iść i odnaleźć wszystkie te... Stój! Jak to teraz przeskoczyć, żeby nie wpaść w to? No przecież skakałam! Halo! Dobra, mam nadzieję, że tam nic złego się nie będzie działo i nie będę potrzebowała wszystkich sprawnych łapek. Mam taką nadzieję, zobaczymy. Tutaj jeszcze coś jest, tak jak widzę. Patrzcie, tam coś mi świeci. Czy któryś z dzieciaków umie... Aha, my umiemy. Proszę, dzieci. Dla was. Dobra, jabłuszko zjedzone. Chodźcie, przebiegniemy. Damy radę przeskoczyć. Tu coś jest, patrzcie. Złamana deska. Co tu jeszcze miało miejsce? Dzieci, weźcie tu kopcie. Któryś tam umie. Wyciągać pędraka. No, poznamy historię, a wy sami się przy okazji nakarmicie. Dobra, najadłeś się już robaczkiem? Dobra, to my idziemy. My wręcz już możemy znowu biec. Tu. Jakoś łódź targał? Dobra, teraz tu nas kieruje. Uważaj tu. Dobra, udało się. Tu jest ostatnie. Dotrzyj do drugiej nory. Patrzcie, mamy dwie nory teraz. Okej. Okay. Umiejętności, mamy coś nowego? Nie. No i tutaj poznaliśmy kolejne to, widzicie? Już czwarte. No i mamy wszystkie, prawda? Więc dobrze. W sumie można to chyba pominąć, nie? I wtedy nie ma wszystkiego odkrytego. No nic. Co tu się będzie działo? A czy my możemy jeszcze wrócić do pierwszej nory na przykład? Roztopy przyszły, idzie wiosna. Czy w związku z tym będziemy mieli nowy pokarm i łatwiej nam będzie jedzenia szukać? Pobliscy wrogowie mogą cię usłyszeć. No wiem. Tak już było? Noc 13. Patrzcie, mamy nową norę. Tu. Ale też jest tutaj nora. To nie wiem. Chodźcie, spróbujemy pójść właśnie w tę stronę, gdzie jesteśmy pyszkiem skierowani. Tu nic na razie nie ma, bo tam jest jakieś zdarzenie i ono mnie mocno, mocno ciekawi. Dobra, tutaj jest chyba zejście i tu powinniśmy zejść. Pokaż. Tak, o, i mamy jako norę za tego. Ale to super, bo wiecie co, jak będziemy ten teren odkrywać, zawsze tutaj jest bliżej, nie? Dobra, chodźmy, zobaczmy, co tutaj ma miejsce. Tu coś jest, widzicie? To jeden z drugim dzieciak. Wy tam coś nie powinniście... O, macie, jajko dostaniecie.
A nawet i więcej jajków, jeżeli ja się nauczę wspinać. Dobra, daliśmy radę. A, w mordkę możemy wziąć. Okej. Proszę. Czy ja mogę jeszcze po to drugie jajko? O to, tu. Nie, chyba po to drugie nie. Chyba tylko tamto było do wzięcia. No dobra. O, tutaj patrzcie, jeszcze jagody. Dobra, wy już w pełni nakarmione. Więc ja idę, zobaczę. Tu jest to zdarzenie. Musiałem przejść tędy albo tędy. No dobra, przejdźmy w takim razie tu. Zobaczymy, co tutaj ma miejsce. Na razie nie jesteście głodne. Tu sobie zejdę. Gdzie jesteśmy? Możemy tędy przejść. Chodźcie, dzieci. Tam jest człowiek. Nie, tutaj po to nie chcę. On opłakuje kogoś. Tu jest pomnik jego. Czy jak ja zaszczekam, on mi to otworzy? Nie. Może w przyszłości nam to otworzy, ale patrzcie, taki smaczek. Zobaczyliśmy, że tutaj coś takiego ma miejsce, nie? Dobra, a stąd gdzie my jeszcze możemy dojść? No gdzieś coś tam odkryć. Podejdźmy kawałek. Tu jakieś... Dobra, coś tu jest. Myszka. Macie jeszcze dzieci zdrową dietę dzisiaj. Proszę. No i dobra, wiecie co, będziemy chyba wracać. Nie wiem, jaki jest poziom nocy, ale dzieci są najedzone. Tutaj nawet całkiem bogato w jedzenie, jak widzę. Co jeszcze? Chyba nic. Tam jest jajko, to już wiemy. Tutaj to mnie miejsce interesuje, patrzcie. Czy ja tam mogę zejść? Nie, to jest zablokowane jeszcze. Tutaj chyba na tym moście moglibyśmy jakoś zejść. Zaraz spróbuję. Tu, na tej kłodzie. To tak wygląda, jakby tutaj jakaś droga była. Widzicie? Ale pod spodem. Możliwe, że tamtą częścią byśmy się... Co tu się stało? A, bo ja tu dolazłam. Miałam przejść tam. Dobra. Dobra, nie zaczepiajmy tego człowieka. My mieszkamy o tu. Proszę bardzo. O, tędy można zrobić rundkę. Dobra, jeszcze póki mamy chwilę czasu, noc nas tak nie goni, to ja sobie przejdę od nory tam w lewo. Tutaj jest nasza nora. A ja sobie zobaczę, co tutaj słychać. Kawałeczek. Dzieci! No. O, tu też mamy jagody. Tam jakieś coś jest. Weź zobacz. Są jagody jakieś radioaktywne. A, dobra, tu jest znowu jajko. To jajka nie chcemy. A w sumie możemy już wracać. Macie tutaj jeszcze, staniecie po jagódce. Proszę. Byście były w pełni najedzone i wracamy. Tak, już powoli noc się kończy. No fajnie, że ta wiosna przyszła. Dobra, dzisiaj żadnych nowych umiejków nie było. Więc wyłazimy z tej nory. Uważaj, zbieraczowi wystarczy jeden strzał, aby cię zabić. Mam nadzieję, że nie. Ja naprawdę zawsze tak cierpię, jak coś się tym moim liskom tutaj dzieje. O, patrzcie. Ujdziemy w drugą stronę, bo tutaj są aż dwa znaki zapytania. Tania! Okej, dzisiaj polują. To ja nie wiem, czy ja bym tam chciała iść. Dobra, ja na razie się powoli rozglądam. Co tu mamy? Tam jest polowacz, widzicie? To jeszcze do niego kawałek. No, dzieci, jajko dzisiaj na śniadanie. Zapraszam. No właśnie, już niedaleko. Halo! Dobra, to się przetrzymuje. Ja nie wiem, ja czasami nie wiem, czy przetrzymywać, czy co tam robić. Chodź.
Macie jajko. Tam chodzi gość. Tam jest ten polowacz. Dobra, dzieciaki się najadły. I on coś tu opryskuje. Dobra, to bezpiecznie. My jesteśmy z drugiej strony, takie jakby. Ja bym chciała przejść tą, tamtą, wiecie, tą drogą. Polowacz jest tu, a ja bym chciała tą obok drogą przejść. Młody, chodź tu. Wciskaj się. Halo. No, 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 możesz. Nie wiem, czy chcę aż tak ryzykować, no, bo tam jest ten gość, widzicie? On się patrzy w tamtę mańkę. Dobra, ja nie będę ryzykowała. Zobaczyliśmy polowacza. Jesteśmy najedzeni. Nie pchajmy się do niego. Chociaż tam jest jakieś to... Jak mnie Liska zabije. Tam coś jest. Też jakieś wydarzenie. Ale dobra, on się czasami patrzy w drugą stronę. O, widzicie? Póki nie patrzy się na drogę, to jest okej. Czy ja mogę dzieci zawołać? Jedno skołowaciało. Dlaczego jedno dziecko mam kołowate? Gdzie jest reszta dzieci? Co ci jest, malutki? Chodź. Dobra, dzieciarnia jest tu. Dobra, dzieci, wy zostańcie, tak wam powiem. Ja tam pójdę sama. Dobra, obróć się, stary. Nie trafił. No i przeszłam przez tą tą... No nic, wiecie co? Wracamy. Oj! Ale że tak na śmierć! Oj, oj! Koniec gry, twoje młode nie przetrwają. Okej. Pierwsza śmierć. Dobra, wyjdźmy stąd chyba. Tak, jeden strzał. Nie będziemy się tam chali, tam nic nie ma tak na dobrą sprawę, z tego co widzę. Więc po prostu wyjdźmy tak, noc 14, nasze dzieciaczki są, a ten gamoń tam dalej poluje pewnie, tak? Na bank on tam poluje, tak, bo jest strzał. Aż tam się pchać do niego nie będziemy, tam nic ciekawego nie ma, albo ja tego znaleźć nie potrafiłam. Dobra, przejdźmy sobie gdzieś tędy. Jest coś do jedzenia? A, tutaj jest ta dziwna rzecz. Dobra, wróćmy sobie tam, gdzie byliśmy, bo tam było jajko. I tam ten gościu chodzi sobie, opryskuje. Niech sobie tam opryskuje. My do tamtego gościa... O, tu. Proszę. No, faktycznie się przetrzymuje. Okej, okay, daj. I schodzimy. A po co ty aż tak wysoko możesz wyleźć? Że ja się zapytam? Proszę, dzieci. Jajko dla was na śniadanie. Ten facet może nam coś zrobić? Czy on jest dekorem? Ten akurat podejrzewam, że jest dekorem. Tamten może nam coś zrobić. Dobra, my sobie dojdziemy chwilowo do niego z drugiej strony. Dobra, nie dojdziemy. Wiecie co? Dzisiejsza noc jest straszna. Ja chcę iść... Ale zaraz... Niepotrzebnie wróciłam. My będziemy musieli tamtędy przejść koło niego. Bo ten nas będzie gonił. Tak, on nas goni, widzicie? My musimy tutaj uciekać. Bo inaczej tamten... Nie! Za szybko, bo tamten nas goni. Wiecie co, ja bym najchętniej tą noc zalutką przespała. Bym ją przespała i wtedy gamoń by nas nie dopadł. Chyba, że możemy iść od razu w lewo. Bo też ja nie mogę wskoczyć tam, bo tam dzieciaki są.
Znaczy dzieciaki sobie nie poradzą. Czy ten gość już tam jest? Z tej strony? Chodzi mi o to, że ja muszę dzieci nakarmić, tak? Dobra, to wiemy, że on strzela. Więc tu pójdę jagody dam chociaż dzieciom. I jest drzewo, macie tu. No proszę jeść. Sobie zjedzcie, ja przez ten czas wezmę wam jeszcze jajko. Nie no, musimy chyba to w ten sposób rozegrać. Mam wrażenie. Zaraz zobaczymy, jak ja teraz będę chciała do nory wrócić. Dzieci jak dla mnie są już nakarmione w pełni. I moglibyśmy wrócić. Tylko nie wiem, czy właśnie teraz gościu mi się tam nie zespałnił. Przy samej norze. Jest, widzicie? Dobra, dzieciarnia, uciekamy kusem, kusem. Tutaj on nas jeszcze nie widzi. Dzieci. Pokażcie, gdzie my wpadliśmy. My wpadliśmy tu. Ale tam też będzie droga, że możemy zawrócić. Chodźcie, dzieciaki. Idziemy tamtędy. Tędy nie powinien nas też zobaczyć. Schowajmy się tu. Bo ten też się czasami w naszą stronę obraca. Widzieliście? Dobra, może teraz nas nie zobaczy. Okej. Okay. Tak, i ja teraz jeszcze biegać nie będę mogła, bo nie przyuważyłam. No nic, może nic nam nie będzie. A, tu jest zablokowane? No jak zablokowane? No zaraz zobaczymy. Młode, no na razie nie, nie polujemy chwilowo. Musimy zadbać o to, żeby bezpiecznie wrócić do domu. Muszę zobaczyć, gdzie jestem. Dobra, już widzę, którędy ja mogę wrócić. Chyba. Będzie pierwsze rozstaj dróg, to ja muszę zerknąć. To wygląda, patrzcie, jak nora, w którą moglibyśmy się schować, nie? O, już coraz bardziej patatajamy. Dobrze. O, i tu wyskoczmy. I w którą teraz stronę? Tak jak idziemy. Chodźcie, dzieci. I teraz spróbujmy tu. Chodźcie, bo wy troszkę zgłodniałyście. Proszę. Popatrzcie, tam jest niby blokada, ale wydaje mi się, że możemy szczęśliwie tamtędy dojść. Zaraz zobaczymy. Dobra, dzieci najedzone, zapraszam. No chodźcie, jeszcze troszkę dostaniecie. Mam nadzieję, że nie będę musiała znowu uciekać przed tym gościem. Zaraz zobaczymy. O, tam jest ten nasz. Tu. I teraz tędy do domu, nie? Dobra, nie ma go. Udało się, ale... trudno było. Chodźcie, dzieciaki. Macie, jeszcze mogę się z wami chwilkę pobawić. Dobra, jak mam inną interakcję, to nie mogę się bawić. Matko, to było straszne. No dzisiaj żadnych nowych umiejków. Kto mi tam łazi? Ktoś tam łazi, ale mam nadzieję, że sobie pójdzie. On się tylko przechodzi. Korzystaj z punktów rozpraszania, by zmylić kuśnierza co do miejsca twojego pobytu. Co to są punkty rozpraszania? Matko, trudno się zaczyna robić. Na dzisiaj Emma otworzyć mapę. Miejsce oznaczone ikoną możesz użyć do rozpraszania. Dobra, dużo nam się otworzyło. Tam jest człowiek, ten, którego mamy uważać. Ale my i tak będziemy szli za zapachem. Czemu nam drzewa powycinali? Halo! Tak się nie robi. To my jako biedne zwierzęta nie mamy gdzie się schować. Dobrze idę? Dobrze. Będziemy mieli nowe znajdźki. Oznacz to miejsce, by zmienić kuśnierza co do miejsca twojego pobytu. No dobra, nacisnę i co? Okej.
Pod koniec nocy tu będzie mnie szukał. Dobra, czyli będziemy musieli iść inną drogą wracać. Dobra, jakoś to ogarniemy. Teraz tak, ja chcę znajdźkę moją. Tu. No, macie dzieci, coś zjecie. Ja wiem, że mogłam 3 wyjąć, ale... Mnie już śpieszno do znajdźki. Plus, zobaczmy... Matko, czy my... O, dobra, znaleźliśmy. Myślałam, że do tego człowieka dziwnego idziemy. On nas wyjął jakimś workiem. Czekajcie, bo nas teraz znajdźka w drugą stronę kieruje. Nie, tam nas kieruje? Okej. Okay. Tu jest kolejne, zgubił to. Tak, on tu był. Patrzcie, tam dalej jest ten człowiek niby niefajny. Okej, tędy mamy przejść. Czy my się zbliżamy do naszego maleństwa? Zbliżamy do człowieka, niestety. Na razie go nie widzę. On tu jest! Tak, młody, weź się tam schowaj. O, wspinaczkę! Uczymy się. Wspinanie. Chyba... No ale ja chcę to... Dobra, też się wespnę. Być może będziemy mogli jakoś się do tego też dostać. Aj, widzicie, on sobie idzie. Co to za stworzenie, nieboże? O! Chłopiec nas karmi. Dobra. Możemy zejść chyba teraz i to powąchać i uciekać do domu. Dobra, chłopiec nam pomógł, super. Tak, on tutaj z tej klatki nas wziął. Czy tam dalej nam się to otworzy? Nie, zostaw mnie, bo cię ugryzę! No, sio. Już, uciekamy stąd. Tędy dojdziemy tam, gdzie chcemy iść? Tak, bo wracamy do domu, do naszej pierwszej nory. Matko. Tędy mogliśmy przejść, tak? A, taka sama droga chyba. Nie, serio, im dalej w las, tym więcej zagrożeń tutaj dla nas. Jeszcze pół drewna nam tutaj wycięli. Chodźcie, dzieci. Mam nadzieję, że przy naszej norze nikogo nie ma. Dzieci trochę niedojedzone dzisiaj, ale trudno się mówi. Chodźcie, maleństwo, za to się z wami pobawię. O, to jest jakieś słodkie. Dobra, właśnie, będzie z nas tych atrakcji. Poznaliśmy kolejne znajdźki. A dzieci też już, jak widać, zmęczone. Dobra, mamy wspinanie, przeciskanie się i kopanie. Do tego jeszcze dochodzi 6 innych umiejętności. No zobaczymy, co te dzieciaki nasze będą wyprawiały. Tutaj patrzcie, mamy już łącznie 5, to jeszcze zostało 6. No zobaczymy. Ale to strzelanie straszne, mimo wszystko na świecie wciąż żyją dobrzy ludzie. No tak, ten chłopiec, co dał nam jeść, pomógł nam. Okej, okay, co dzisiaj na mapie? Tu się otwarło i tam jest pytanik. I bober, to bober. Ten borsuk wrócił. My jesteśmy tu. No, tak jakby nas tam kierowało i ten borsuk jest tak zaznaczony. A, to jest drugi borsuk. Ten tam stoi, poluje. Nie, no dobra, teoretycznie możemy w miarę bezpiecznie tam się dostać. Zaraz zobaczymy. Tak, i teraz tędy prosto. Jest dzisiaj jakieś jajko na śniadanie?
ktoś tu śpiewa. A tutaj sobie to odblokowaliśmy. No dobra, jeszcze kawałek. O, będzie jajko na śniadanie. Nie będzie? Nie będzie. No trudno. A jak widzicie, młody umie z nami się ładnie wspinać. To mniejsze jajko mógłby sobie wziąć. Macie, dzisiaj jagody. Tak, i my idziemy dalej prosto. I tam trzeba będzie zejść tak w bok. Zobaczymy. A coś może czuć? Jaką mysz, szczura? Na razie nie. No tutaj macie jeszcze jakieś jagody toksyczne. A że nic wam będzie, proszę. O tak, tutaj już schodzimy niżej. Dobra, dzieci zjadły. Zobaczmy. No tak, tu jest jakieś przejście, to tędy chodźmy. Zobaczymy. Okej. Spróbujemy upolować dla nich królika. Proszę. Toksyczny króliczek raz. Dobra, tędy możemy sobie spokojnie chyba dalej przebiec. No, dzieciaki w pełni na żartę, super. Zobaczmy, co tu nowego dla nas jest. Mam nadzieję, że nie żadne zagrożenie, prawda? Tutaj dochodzimy. Jesteśmy tu. A jakbyśmy pobiegli dalej? Mysz. Dobra, jest, nie jesteśmy głodni, sorry. Wtedy możemy jakąś skuśkę sobie chyba zrobić. Wow, gdzie my jesteśmy? Farma drobiu! Dobra, jesteśmy tu. Mogliśmy odbić na lewo i wrócić. Ale pobiegnijmy jeszcze kawałek, zobaczymy. Okej. Nie wiem, czy dobrze zrobiliśmy dzieci. Zapraszam. Dobra, tędy próbujemy wrócić. To jest jakiś dom. Mam nadzieję, że żaden nikczemny człowiek tam nie mieszka. Dzieci. Matko, wszędzie są poblokowane drogi. Dobra. Odblokowałam sobie tą drogę, tak. Tędy powinniśmy dać radę wrócić jakoś. Matko, gdzie mnie wywiało? A noc... Połowa nocy jest. Dzieci, wy nie umiecie? Nie, dzieci skałabaniły się. Dobra, musimy wrócić, którędy przyszliśmy, niestety. Ewentualnie, jak tędy pobiegnę, tam na górze może coś będzie. Nie, wracam tędy, którędy przyszłam. Będę czuła się pewniej, wiecie? A mam nadzieję, że jeżeli tam było jakieś zagrożenie, to już zniknęło. Tak, tędy przejdziemy i spróbujemy odbić na prawo. Dobra. Dzieci! Fajnego speeda wtedy dostają. Tu gdzieś powinno być. O, zaraz będzie przejście w prawo. Ja ominęłam. Kury mogłam złapać, widzieliście? Ominęłam, dobra, no to już tędy pobiegnę, którędy przybiegłam. A tu? Nie, tędy prosto pobiegniemy. Macie konserwę. Co, nie bierzecie tego? Proszę. Ja się zastanawiam, czy to jest konserwa, czy nie. A, tutaj jest ślepa uliczka, że tak powiem. A, tędy? O, dzieciaczki naokoło, dobra. Zaraz zobaczę. Ale te... Dobra, bo tam jest zablokowane. Ja nie ryzykuję, wiecie?
Jest już za późno. Chodźcie, dzieci. Wracamy jednak tędy, którędy przyszliśmy. Tak. Tędy musimy wrócić. Chodźcie szybciej. O, tu. Nie, powinniśmy spokojnie zdążyć przed nocą. Znowu ten człowiek dziwny. Daj sobie spokój już i siana, co? Dobra, dzieciaki też dobiegły. Matko, co to było za przeżycie tutaj. Ważne, że się udało. Tak, i tędy jest do domu. Chodźcie. Chodźcie, jesteście najedzone. Taką dobrą konserwę dostałyście ode mnie. Tam już się nie wspinamy. Dzieci? Dobra, już nas doganiają. Okej, i tu... I będziemy już na miejscu. Mam nadzieję, że człowiek nam tutaj nie przeszkodzi. Nie, nie przeszkadza nam człowiek. Dzieci, idziemy już spać. O, zapraszam. Dzisiaj chyba żadnych nowych umiejętności nie było, prawda? Patrzcie, znowu łażą, znowu tutaj drwa rąbią. Znowu nam tutaj coś porozwalają. No nic, dobrze, ale na ten moment skończymy ten odcinek. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie go. I widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się. No i cześć.